trzecim razem to znają robisty może mieć. No to by też kamera była, a to rzuciło para. Przypomnij sobie chęci do zabrania. Czy są jeszcze chęci do zabrania głosu? Tutaj powinna być podstawka, ale ja wróciłem koledze. Ja dzisiaj w nocy był w stacji, powiem, że do niego dzwonić się nie dało. Gdzie są moi studenci? Słabo wygląda. Teraz będą ważna rzecz. Podarowano nam wolność, ale będą tą część z Ukrainy i z Turcji. Moi studenci jak wyrzucali w domach. Często za nimi, ale to jest nasza robota. Przypominać wolność, nie czujemy wolności. Przypominajmy o tym wszystkim ludziom dookoła nas. Moje synki z Ukrainy, moje synka z Turcji stoją obok, ale innych nie ma. Ja będę przypominał, wolni wszyscy. Dzięki. Pułkownik rezerwy Adam Mazguła. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu tylko zwrócić uwagę na taki element, że to właśnie Unia Europejska pozwoliła, że mamy 3 pokolenia ludzi, którzy nie znają wojny. 3 pokolenia ludzi, którzy nie znają wojny. To jest czas, który nigdy w Polsce jeszcze nie był tak darowany. Dziękuję. Czy są jeszcze chętni jacyś? Tutaj odważni. Znaczy na pewno nie chcę. Może ktoś chce zaśpiewać indywidualnie. Tutaj muzyk jest taki odważny. To jeśli nie ma, ja chciałem w imieniu Komitetu Obrony Demokracji przeczytać taki apel, jaki chcemy wystosować pewnie nieskutecznie, ale do prezydenta i do rządu naszego kraju. 25 marca 2017 roku przypada 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich, które wraz z traktatem paryskim stworzyły podwaliny pod szeroko pojętą integrację na naszym kontynencie, dającą początek Unii Europejskiej. Nasz kraj należy do struktur Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas całe mnóstwo ludzi przekonało się, że dzięki przynależności do tej organizacji praktycznie każdy z nas może liczyć na wiele różnych dobrodziejstw. Pozytywna ocena Unii Europejskiej utrwalona jest przeświadczeniem o korzyściach płynących z członkostwa. Wśród nich najliczniej przez Polaków wymieniane są te związane z realizacją prawa swobodnego przepływu obywateli i połączone z nim swoboda wyboru miejsca mieszkania, pracy, nauki czy działalności gospodarczej w obrębie Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z członkostwa w Unii, należy wymienić oczywiście te, które dotyczą szeroko rozumianych kwestii ekonomicznych. Dzisiaj jednak działania polskiego rządu stawiają pod znakiem zapytania dalsze uczestnictwo Polski w rodzinie krajów europejskich. Ostatni szczyt Unii Europejskiej w Brukseli dobitnie pokazał, że nie interes Polski jest najważniejszy i że polska dyplomacja służy realizacji prywatnych interesów Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma naszej zgody na rozbijanie jedności Unii i współpracę z siłami kwestionującymi wspólne ustalenia. Nie ma naszej zgody na osłabienie sojuszy z najważniejszymi europejskimi krajami i zastępowanie polityki zagranicznej dążącej do transatlantyckiej integracji baśniową wizją Międzymorza i ocieplaniem stosunków ze wschodnimi zatrapami. Zebrani tu w Opolu, na Placu Wolności, apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, aby wreszcie zaczął wypełniać swoje konstytucyjne obowiązki i stanowczo przeciwstawił się niszczycielskim zapędom rządu, dewastującego osiągnięcia Polski ostatnich 28 lat dyplomacji europejskiej. Apelujemy również do mieszkańców Europy, do Europejczyków o cierpliwość i zrozumienie. Większość Polaków nie zgadza się z działaniami rządu Beaty Szydło i wierzymy, że obecna sytuacja jest przejściowa i wkrótce wrócimy, aby włączyć się do budowy wspólnej przyszłości. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, bo tutaj koleżanka Basia bardzo chce jeszcze raz zaśpiewać. Jeżeli Państwo chcą jeszcze raz z nami zaśpiewać, to proszę pomagać flagami. Przekazuję tutaj już. Zapraszamy tutaj bliżej do nas. Zapraszamy do nas bliżej.
razem, a nie razem.